Dzień dobry, serdecznie Państwa witam na 29. nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Czernichów. Serdecznie witam Pana Wójta, witam Panią Sekretarz, witam Państwa Sołtysów, witam Pana Operatora, witam serdecznie Pana Dyrektora, witam Panią Izę, witam Państwa Radnych. Proszę Państwa, 14 grudnia Pan Wójt zwrócił się do mnie, do Przewodniczącego Rady o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Czernichów i ustaliłem termin dzisiejszy. Jeżeli ktoś z Państwa chce się zapoznać z tym wnioskiem Pana Wójta, to on jest tutaj do wglądu. A proponowany porządek obrad dzisiejszej sesji przedstawia się następująco. Punkt pierwszy, otwarcie sesji. Punkt drugi, przedstawienie porządku obrad. Punkt trzeci, podjęcie uchwał w sprawie. Uchwała numer 1, organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych. Uchwała numer 2, nadania statutu gminnemu zespołowi obsługi szkół w Czernichowie. Uchwała numer 3, zmiany uchwały Rady Gminy Czernichów w sprawie podziału Gminy Czernichów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Uchwała numer 4, wyrażenia zgody na rzeczenie się odszkodowania za... Ale bardzo proszę, proszę Państwa, o spokój. Uchwała numer 4, wyrażenia zgody na zrzeczenie się odszkodowania za nieruchomości przejęte na rzecz województwa małopolskiego. Uchwała numer 5, zmiany uchwały budżetowej Gminy Czernichów na rok 2016, Rady Gminy Czernichów z dnia 30 grudnia 2015 roku. I punkt czwarty, zakończenie sesji. To tyle, jeżeli chodzi o porządek obrad. Ja tylko bardzo proszę po zakończeniu sesji, żebyście Państwo na momencik zostali tutaj na sali. Bardzo proszę Państwa sołtysów, pracowników Urzędu Gminy o moment pozostania tutaj. Proszę Państwa, jesteśmy w punkcie numer 3, podjęcie uchwał w sprawie. Projekt uchwały numer 1 był analizowany na Komisji Edukacji i Komisji Statutowej, która przed momentem miała swoje posiedzenie. Bardzo proszę Panie Wójcie o komentarz do tego projektu uchwały. Szanowni Państwo, zgodnie z przepisami jakby dzisiejszy kształt jednostek organizacyjnych gminy powinien ulec zmianie. Nie będę tutaj już wchodził w szczegóły, czym są tak zwane CUWY, czyli Centra Usług Wspólnych. W naszym przypadku po takiej dyskusji dotyczącej ewentualnego wprowadzenia takiej wspólnej obsługi uznaliśmy, że jakiegoś dużego zamieszania organizacyjnego nie będziemy robić, natomiast ze względu na charakter zadań, które dotychczas wykonywał i wykonuje gminy zespół obsługi szkół, tutaj ta interwencja dotycząca zmiany kompetencji, a tak naprawdę rozdzielenia zadań, które gminy zespół obsługi szkół wykonuje w imieniu organu gminy, organu prowadzącego zwoła jak zwoła, i tych zadań, które wykonuje jako tak zwane Centrum Usług Wspólnych, jest konieczna, stąd pojawia się, to ja się tu odnoszę też do projektu uchwały numer 2. Ta uchwała numer 1 i uchwała numer 2 się z sobą łączą, dlatego że w tym projekcie numer 2 macie Państwo to rozróżnienie zadań, które gminny zespół będzie od 1 stycznia realizował jako Centrum Usług Wspólnych dla jednostek czy dla placówek oświatowych w naszej gminie. No i tych zadań, które realizował dotychczas, a które nie mają tego charakteru wspólnej obsługi. Stąd pierwszy projekt uchwały, który musi zdefiniować, jakie jednostki są jednostkami obsługiwanymi przez gminy zespół obsługi szkół, przez gminy zespół obsługi szkół jako ten SUF tak zwany, i wymienienie zadań. Myśmy tutaj to wymienienie, czy ten katalog sformułowali w sposób taki bardzo, bardzo ogólny, dlatego że
dlatego że chodzi tak naprawdę o wskazanie zakresu zadań. I to jest ten paragraf drugi, który wprowadza te 11 punktów i de facto no, w naszym przypadku nie wprowadzamy tutaj specjalnych zmian, które by polegały dzisiaj na jakimś przesuwaniu kompetencji na przykład do placówek oświatowych, czyli te projekty uchwał de facto w sensie jakby sposobu funkcjonowania jednostek oświatowych, a także GZOZ-u niewiele zmienią, poza tym, że no, zmienia się, ale to wynika z przepisów prawa nieco charakter odpowiedzialności czy kompetencji tutaj dyrektora GZOZ-u i dyrektorów jednostek organizacyjnych. Myślę, że te zadania są dosyć precyzyjnie określone w projekcie uchwały numer 2 w paragrafie 4. Państwo macie paragraf 3, powtarza kompetencje GZOZ-u jako CUW-u. Macie Państwo wymienione już bardziej szczegółowo te zadania, które, no, które GZOZ wykonuje. No właściwie jak dotychczas, ale które nie są zadaniami realizowanymi przez GZOZ jako Centrum Usług Wspólnych. To tyle, panie wójcie, tak na ten temat. Bardzo proszę, otwieram dyskusję. Kto z państwa chce zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę, dziękuję. Bardzo proszę o opinię Komisji Edukacji dotyczącą tego projektu. Opinia pozytywna. Dziękuję i pana przewodniczącego Komisji Statutowej. Również opinia pozytywna. Dziękuję. Proszę państwa, jesteśmy w komplecie, 15 radnych jest na sali. Przechodzimy do głosowania. Kto z państwa jest za podjęciem uchwały? Bardzo proszę o podniesienie ręki do góry. Jednogłośnie, dziękuję. Przechodzimy do uchwały numer 2, o której pan wójt mówił przed momentem również. Nie wiem, panie wójcie, czy jeszcze pan chce coś dodać? Jeszcze jedno zdanie, dlatego że jakbyśmy spojrzeli na dotychczas na funkcjonujący statut, to de facto, tak jak powiedziałem, nic się nie zmienia. Zmieniają się pewne zapisy redakcyjne. Myśmy dość długo wydyskutowywali jakby kwestie sformułowań tylko. Natomiast kwestia techniczna tutaj wiem, że padła, ale myślę, że nawet nie będzie forma poprawki, tylko rzeczywiście mamy czeski błąd. Jest kwestia przenumerowania paragrafów, bo nam się ten czeski błąd wtargnął w sam projekt uchwały, gdzie dwa razy się pojawia paragraf 2, czyli dwójka na trójkę i trójka na czwórkę. Ale to mówię, to jest kwestia techniczna. Dziękuję. Proszę państwa, czy ktoś z państwa chce zabrać głos? Merytorycznie nic nie zmieniasz. W tej sprawie nie widzę. Tym projektem uchwały zajmowała się Komisja Edukacji Administracyjno-Statutowe. Bardzo proszę o opinię. Opinia pozytywna. I Komisja Statutowa. Opinia pozytywna. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, mamy tutaj mały błąd w numeracji. Mamy dwie dwójki. Musimy sobie to przenumerować. Będzie wszystkie paragrafy się przesuną o jeden numer. W związku z tym, że to jest statut jednostki organizacyjnej, będziemy głosować imiennie. Pani przewodnicząca będzie tutaj notować państwa głosy. Ja będę czytał nazwisko i bardzo proszę odpowiadać za, przeciw, wstrzymuje się. Pani przewodnicząca będzie notować. Przechodzimy do głosowania. Kto z państwa jest za podjęciem uchwały? I tak, pani Dudek Bożena. Za. Dudek Marian. Za. Feluś Bartłomiej. Za. Fitz Iwona. Za. Jaros Robert. Za. Kędzierski Zbigniew. Za. Nowak Marcin. Za. Panek Agnieszka. Za. Paszcza Marian. Za. Podgórski Jacek. Za. Suchanik Józef. Za. Szymula Wojciech. Za. Świadek Konrad. Za. Brońska Joanna. Za. Zabagło Katarzyna. Za. Dziękuję bardzo, jednogłośnie. W takim razie przechodzimy do kolejnej uchwały oznaczonej numerem 3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały numer 33.242.2013
Rady Gminy Czernichów w sprawie podziału Gminy Czernichów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Bardzo proszę, panie wójcie. Szanowni państwo, to jest projekt uchwały, który w swojej materii czy w treści zawiera zmianę siedziby obwodu głosowania. My przyjmujemy te obwody głosowania z wyznaczeniem siedzib w formie uchwały w zakresie obwodu numer 9, czyli w Przeginie Duchownej. Dotychczas obwód głosowania, czy siedziba Komisji Wyborczej była w szkole w Przeginie Duchownej. Mamy też jakby z czego się to dzisiaj bierze. My dzisiaj jakby deklarujemy i jesteśmy zobowiązani, żeby w określonym czasie dostosowywać nasze lokale dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Jest ten wymóg, nie wiem, czy na koniec tego roku bodaj zadeklarowaliśmy, że połowa lokali będzie dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Ponieważ mamy dzisiaj oczywiście w szkole też pewne udogodnienia związane też z tym uruchomieniem oddziału integracyjnego, ale one nie są jednak do końca, nazwijmy to, kompletne, a przedszkole ma to wyposażenie, czy tą infrastrukturę taką, że ona spełnia wszystkie wymogi dostępności dla osób niepełnosprawnych i możemy zadeklarować ten lokal jako lokal dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. I właściwie zmiana dla mieszkańców, bo właściwie nie zmienia się miejsce, budynek jest ten sam, zmieni się tylko lokal, w którym będzie się odbywać głosowanie. No a my będziemy, że tak powiem, mieli te 6 to minimum związane z ilością lokali dostosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych. No oczywiście pewnie będziemy w następnym okresie podejmować kolejne kroki czy czynności, żeby kolejne lokale w przyszłości były przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, otwieram dyskusję. Projekt uchwały był analizowany przed momentem na Komisji Administracyjno-Statutowej. Bardzo proszę o opinię, panie przewodniczący. Opinię pozytywną. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania. Kto z państwa jest za podjęciem uchwały, bardzo proszę o podniesienie ręki do góry. 15 radnych bierze udział w głosowaniu. 14 radnych za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Jedna osoba nie głosowała. Przechodzimy do kolejnego projektu uchwały oznaczony numerem 4 w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się odszkodowania za nieruchomości przejęte na rzecz województwa małopolskiego. Proszę, panie wójcie, o komentarz. Szanowni państwo, myśmy kiedyś już o tym temacie dyskutowali, natomiast sprawa wyniknęła z faktu, że jakby po wydaniu decyzji, tak zwanej decyzji ZRID na przebudowę skrzyżowania na drodze wojewódzkiej, na przecięciu drogi wojewódzkiej i drogi powiatowej w Przeginie Duchownej, pojawiła się jeszcze kwestia przejęcia jednej działki, która jest działką gminną, no, o powierzchni całych 4 m². Zarząd Dróg Wojewódzkich wystąpił jeszcze w poprzednim wniosku, jakby pominął tę działkę w puli działek, które z mocy prawa przejmuje i za które powinno być jakby w następstwie naliczone odszkodowanie. No już pomijam kwestię tego, że my i partycypujemy w kosztach przygotowania dokumentacji. Sami jesteśmy zainteresowani, czy wręcz współinicjowaliśmy sprawę tej inwestycji. Cel jest publiczny, a poza tym pomijam też kwestię wartości, przypuszczalnej wartości tej nieruchomości i w stosunku do niej choćby przygotowanie dokumentacji związanej z wypłatą ewentualnego odszkodowania, bo pewnie byłaby ona wyższa, taki operat czy szacunek byłby pewnie droższy niż sama wartość nieruchomości. W związku z tym jakby ze względu na wszystkie te okoliczności jest propozycja zrzeczenia się odszkodowania, co pozwala jakby województwu przejąć od nas tą działkę i w przyszłości, mam nadzieję, wspólnie będziemy realizować przebudowę tego skrzyżowania. Dziękuję. Proszę bardzo, czy ktoś z państwa chce zabrać głos w tym temacie? Nie widzę. Projekt uchwały był analizowany na Komisji Budżetu. Bardzo proszę o opinię, panie. Pozytywne.
Proszę Państwa, z opinią pozytywną przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały, bardzo proszę o podniesienie ręki do góry. Jest 15 radnych na sali w tym momencie. Jednogłośnie dziękuję. I kolejny projekt uchwały oznaczony numerem 5 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Czernichów na rok 2016 numer 17.140.2015 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 grudnia 2015 roku. Proszę Panie Wójcie. Szanowni Państwo, to jest projekt uchwały zmieniającej budżet. Ja może się odniosę do zmiany planu wydatków, potem może jeżeli chodzi o tą stronę zabezpieczającą. Oczywiście główną pozycją tu jest niestety oświata, aczkolwiek jakby te założone zwiększenia to już jest takie zabezpieczenie z marginesem bezpieczeństwa. Natomiast zwiększenie drugie to zwiększenie wydatków na remonty bieżące dróg. Też się zabezpieczamy, bo trochę przy tych remontach, zwłaszcza w tym ostatniej fazie, żeśmy się wyczyścili, gdyby jeszcze były jakieś drobne potrzeby. A jeżeli chodzi o zmianę zmniejszenia w planie wydatków, to mamy tutaj w sensie zabezpieczenia pozycje, które planujemy według naszych informacji nie będą zrealizowane i to są przede wszystkim z zadań inwestycyjnych mamy tutaj tą rozbudowę systemu odprowadzenia oczyszczania ścieków. To już jakby o tej pozycji rozmawialiśmy. Pełne zabezpieczenie tego zadania jest w projekcie przyszłorocznego budżetu, jest w uchwalonej na poprzedniej bodaj sesji wieloletniej prognozie finansowej i podpisana jest umowa na to zadanie. Natomiast pozostałe zmniejszenia to zmniejszenia w wydatkach bieżących i to są jakby dwie grupy wydatków. W dziale 400, w dziale 900, rozdziale 901 to są dopłaty do taryfowych grup odbiorców i to są te dopłaty, które nie zostaną wykorzystane przez zakład komunalny, jeżeli chodzi o dopłaty do wody i do odprowadzanych ścieków w roku bieżącym. I druga pozycja to jest dział 710 i to są plany zagospodarowania przestrzennego. To także jest niewykorzystana w tym roku kwota z tytułu umowy na sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego. Mamy tutaj także zabezpieczenie po stronie dochodów i to są naliczone od wykonawców kary za opóźnienia w realizacji umów przy remontach dróg. To są faktycznie już zrealizowane kary z tego tytułu. Któreś pozycję pominam, aha, jeszcze niewykorzystana, czy planowana, planujemy nie wykorzystać pełnej puli zaplanowanych wydatków w dziale administracja publiczna, w rozdziale urzędy wojewódzkie, że to są tutaj zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Dziękuję Panie Wójcie. Proszę bardzo, otwieram dyskusję. Jeżeli są jakieś pytania, to bardzo proszę. Proszę Radny Paszcza. Rozumiem, że jest koniec roku, to sobie trochę porządkujemy budżet i może i dobrze. Natomiast no, jak patrzymy z kolei na te punkty dotyczące zmniejszenia planu wydatków, no to one troszeczkę niepokoją. No bo tak, począwszy od dostarczania wody, rozumiem, że dotacje mniejsze to dobrze, natomiast te środki równie dobrze mogły w tym rozdziale czy dziale pozostać. Mówimy ciągle o podłączaniu nowych studni, o pewnych zadaniach dotyczących zmniejszenia strat wody i tak dalej. Jakby nie udało się tego zagospodarować, dzisiaj zmniejszamy plan. Podobnie rzecz dotyczy, Pan Wójt prawie wspomniał o tym, ale dotyczy również kanalizacji. Jestem ciekaw, czy mamy jakieś informacje na przyszłość dotyczące kanalizacji, bo też zmniejszamy pewne kwoty wydatków w danym roku pod koniec roku budżetowego, a wydaje się, że za 100 czy 200 czy 300 tysięcy złotych pewnie jakieś jednostkowe rzeczy na terenie miejscowości, gdzie jest kanalizacja, można byłoby w ciągu roku wykonać, więc nie wiem, czy zaplanowaliśmy za dużo. No tutaj troszkę to powiem szczerze,
mnie martwi, że zamiast wykonać te zadania, teraz zmniejszamy na nie plan wydatków. Podobnie rzecz dotyczy planu zagospodarowania. Znowu, oczywiście, jeżeli nie ma za co płacić, no to jest rzecz jasna, dobrze, że nie płacimy. Natomiast z drugiej strony, jeśli nie płacimy, to znaczy, że nie robimy, tak? No a wydaje się, że jeśli chodzi o tempo prac nad planem, no to trzeba by wszystko zrobić, żeby ono było trochę większe, szybsze, bo to trwa już bardzo długo. Dziękuję. Panie Wójcie, bardzo proszę, kto z Państwa? Radny Podgórski. Proszę Państwa, ja też w tym temacie, bo pamiętam ostatnie nasze posiedzenie Komisji Inwestycji, na którym padł nawet wniosek Pana Radnego, który jest zainteresowany kanalizacją, żeby wszystkie środki, jakie inne są możliwe, próbować uruchamiać i tą kanalizację budować. Mamy w ostatnim czasie następne sytuacje, że zabieramy z kanalizacji. Tu Pan Wójt mówi, że mamy zabezpieczenie na drugi rok. Ja zrozumiałem, że mamy, ale w planie, bo rozumiem, że w wieloletnim planie. Czy jest to zabezpieczone w budżecie, czy tylko w wieloletnim? W projekcie budżetu także. Jest w projekcie, tak? Nie, tylko no, proszę Państwa, wiadomo było, że pewne rzeczy, to nie wzięło się z ostatniej chwili, nie będą zrealizowane w tym roku, więc jakieś część sieci mogła być z tego tematu wybudowana. Tak samo dziwi mnie to, co mówimy odnośnie wody, że zabieramy w momencie, kiedy w Rybnej stoją ujęcia, już nie powiem ile czasu, a my dalej wodę kupujemy. No wydaje mi się to, delikatnie mówiąc, nieprzemyślane. Dziękuję. Proszę bardzo, czy ktoś z Państwa jeszcze w tym temacie chce zabrać głos? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Jeszcze wcześniej poproszę Pana Przewodniczącego o opinię. Pozytywna. Pozytywna, dziękuję. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały? Bardzo proszę o podniesienie ręki do góry. 15 radnych bierze udział w głosowaniu. Jedenaście głosów za. Kto jest przeciw? Jeden głos jest przeciw. Kto się wstrzymał? Cztery głosy wstrzymujące. 11. Proszę Państwa, jeszcze raz bardzo proszę. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały? Bardzo proszę o podniesienie ręki do góry. Dziesięć głosów za. Kto jest przeciw? Jeden głos jest przeciw. Dziękuję. I kto się wstrzymał od głosu? Cztery. Dziękuję bardzo. Teraz nam się zgadza. Proszę Państwa, i to był ostatni projekt uchwały przewidziany na dzisiejszą sesję, ale zanim zakończymy, Pan Wójt chciał jeszcze parę słów powiedzieć. Bardzo proszę, jedno zdanie, Szanowni Państwo, takie informacyjne, ponieważ no, pojawiły się też do mnie pytania. Przepraszam, że wykorzystam, bo jest to troszeczkę poza porządkiem, ale ponieważ także wynikało to z Biuletynu Informacji Publicznej, pojawił się w naszym, na naszej stronie pojawiło się ogłoszenie o konkursie na sekretarza gminy, w związku z tym, że pani sekretarz, pani Ewa Lipowczan, nie powinien tego mówić, bo kobietom się wieku nie wypomina, ale w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego postanowiła odejść na emeryturę, ale także w związku z, no po pierwsze z rozeznaniem rynku pracy, mówiąc brzydko, i z naszych rozmów późniejszych ustaliliśmy, że będziemy jeszcze przynajmniej przez jakiś czas kontynuować współpracę z panią sekretarz, więc jakby taka informacja, bo się pojawiło w piątek pytanie od jednego z Państwa, jaki jest status, no bo wiedzieliśmy, że 13 czy 14 września, grudnia się ten stosunek pracy stary skończył, więc jakby taka informacja, że jakby ponowiliśmy, czy przedłużyliśmy współpracę. Rozumiem, dziękuję bardzo. A jeszcze a propos konkursu, bo konkurs rzeczywiście był publiczny. No nikt, już z przyczyn formalnych pani Ewa, no, z którą wcześniej podpisaliśmy porozumienie o rozwiązaniu stosunku pracy, złożyła aplikację, to była jedyna kandydatura, to też jakby taka ważna informacja, że to nie jest tak, że było duże zainteresowanie, nikt nie złożył i nie było, szczerze mówiąc, żadnego zainteresowania, jeżeli chodzi o ten nabór. Tak. Proszę Państwa, dziękuję bardzo za tą informację. Natomiast Pani Ewie, dziękujemy za ten okres, który tutaj przepracowała.
Natomiast no witamy po raz kolejny. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, jesteśmy na końcówce dzisiejszego porządku. Został nam ostatni punkt, zakończenie sesji, ale zanim to nastąpi, proszę Państwa, ponieważ jesteśmy w przededniu Świąt Bożego Narodzenia, świąt bardzo, myślę, dla nas wszystkich ważnych, świąt bardzo rodzinnych, pozwolę sobie w imieniu Pana Wójta i w imieniu swoim wszystkim Państwu tutaj obecnym, ale również Waszym bliskim, Waszym znajomym, rodzinom, wszystkim mieszkańcom gminy Czernichów złożyć życzenia tradycyjnie zdrowych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia. Życzę, abyście Państwo wypoczęli, to jest raz, a dwa, jak najwięcej z tego okresu wynieśli, skorzystali, abyście Państwo jak najwięcej czasu spędzili w gronie swoich rodzin, bliskich, najbliższych, aby ten okres świąt Bożego Narodzenia dał Państwu taką chwilę wytchnienia, refleksji i naładowania baterii. Zdrowych, spokojnych świąt Państwu wszystkim życzymy z Panem Wójtem. Dziękuję bardzo. I w tym momencie zamykam sesję Rady Gminy Czernichów.